Już odważniej się uśmiechacie, bo wiecie, że uśmiech skraca dystans. Dzisiaj, jak słyszeliście, czas rekolekcji się nie kończy. Nasze rekolekcje trwają całe życie. Całe życie to takie rekolekcje. Trzeba bowiem cały czas być czujnym i uważać na to, co się wokół nas dzieje. A szczególnie w młodości trzeba być bardzo czujnym i uważać na to, co się wokół dzieje. Bowiem od tego, co się wokół ciebie dzieje, zależy to, co będzie się działo w twoim życiu. Od tego, z kim się zadajesz, jakie masz towarzystwo, jakich masz kolegów, koleżanki. To wszystko na ciebie wpływa. To wszystko na ciebie działa. Może nawet nie jesteście tego świadomi, jak bardzo przyjmujecie wzorce od kogoś, nawet od kolegi, koleżanki, że to wiadomo, to już najgorsze jest to, jak dziewczyna ma bluzkę i koleżanka kupiła sobie taką samą. No po prostu tragedia, nie? Żeby mieć tylko coś innego. No wiadomo, no komórek to już nie można mieć tyle innych, nie? Ten kupił taką, ten, no to ten już kupi taką samą. Ale każdy z nas jest inny. I tak jak tutaj wszyscy jesteśmy razem, to nie ma dwóch takich samych egzemplarzy. Ale co ciekawsze, wśród 7 milionów egzemplarzy ludzi na ziemi nie ma duplikatu. Pan Bóg nie robi duplikatów. Każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny. Zobaczcie, nawet taka głupia rzecz, jak linie papilarne na naszych palcach. Nikt na świecie nie ma takich linii papilarnych, jakie mam ja, jakie masz ty. Nikt takich nie ma. Zobaczcie, jak Pan Bóg to wszystko mądrze urządził. Każdy z nas jest jedyny, niepowtarzalny. I nie ma czegoś takiego jak reinkarnacja. Że kiedyś tam byłeś żabą, dzisiaj jesteś człowiekiem, a potem będziesz ufolutkiem. Nie ma czegoś takiego. Jesteśmy raz na tym świecie i to, że się urodziliśmy, to jest pewne, że umrzemy. Jedno, co jest pewne na 100%, co mogę wam zagwarantować, to, że nikt z nas nie będzie tutaj na ziemi żył wiecznie. Że jak się urodziliśmy, to celem naszego życia jest śmierć. Ale to tylko ten cel doczesny. Jesteśmy powołani do czegoś większego. Jesteśmy powołani do życia wiecznego. Ktoś powie, proszę księdza, nikt tam nie był i nikt nie wie, jak tam jest. Powiem wam, że rok temu musiałem iść na operację, bowiem już miałem taki silny ból pleców, że już nie wyrabiałem. I poszedłem na operację, bo lekarz mówi, że będziemy w stanie księdzu pomóc operacyjnie, bo zaraz po wypadku, jak miałem operację, tu miałem włożone taką jedną blachę z boku i dwie śruby, ale to przy moim aktywnym trybie życia nie wytrzymała ta stabilizacja i podjęli decyzję, że założą mi teraz z tyłu 2 pręty i 8 haków. Także na taką operację się zgodziłem. Przed tą operacją przygotowałem się tak, że
nawet napisałem testament, bo mówię, to jest operacja na rdzeniu kręgowym, to jedno poruszenie palca i gościa może nie być. I byłem gotowy nawet w ten dzień, dzień przed operacją, poprosiłem księdza kapelana w szpitalu, żeby mnie wyspowiadał, żebym był gotowy. No i po operacji, operacja była 5 godzin, gdy wybudziłem się z narkozy wieczorem, to zastanawiałem się, co mi się śniło. I wyobraźcie sobie, śniło mi się, że umarłem. Leżałem już na łóżku, na sali pooperacyjnej. Za mną chodził ten telewizorek, było takie pi, pi, pi i za chwilę pi. Takie poruszenie się zrobiło, pielęgniarki, te instrumentariuszki, takie zamieszanie, a lekarz tak stał z tej strony i mówi: ksiądz już umarł. A w tym momencie zrobiło mi się tak lekko i budzi mnie ten anestezjolog i mówi: może ksiądz otworzyć oczy już po operacji. No myślałem, że gościa zabiję. No kurczę, mówię, nie no, po prostu się wydem. Zrobiło mi się tak lekko. Nie widziałem żadnego tunelu, żadnego światełka. Nie było tak, że jak w Shreku, Shrek nie idzie w stronę światła. Nie, nie, nie było. Ale po prostu zrobiło mi się tak lekko. I wiem, jestem przekonany o tym i wierzę w to, że tam nic nie będzie mnie bolało. A, no i nie jeździłem tam na wózku. Tylko zrobiło mi się tak lekko. I dlatego ja nie boję się śmierci. Młodzież mi się pyta, często na fotce właśnie takie pytanie, że ksiądz się pozbierał, ksiądz się nie załamał. I czasami jest pytanie właśnie, czy ksiądz się nie boi śmierci. Ja mówię, nie, nie boję się śmierci. Bo jeżeli człowiek żyje w bliskości Boga, w Jego obecności, to się nie ma co bać. Ja powiem więcej. Ja nawet chciałbym umrzeć. Tylko już miałem kilka okazji, żeby umrzeć, ale nie udało się. Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale chce, żeby się ciągle nawracał i miał życie wieczne. Widocznie to nie jest wola Pana Boga i to nie jest Jego czas, żeby mnie z tej ziemi zabrać. Jak przyjdzie taki czas, no to jak każdy z nas będę po tamtej stronie snu, jak nazywam śmierć. Będę wtedy w domu Ojca, tak jak powiedział papież. Ale do was młodych chciałem powiedzieć, żebyście pomimo może czasami trudów, kłopotów w domu z rodzicami, kłopotów w nauce, w szkole, żebyście się nie załamywali, bo jesteście zdrowi.